Pogodowy ster nad Europą przejęły niże. Aura będzie zmienna, dynamiczna, z silniejszym wiatrem i mieszanymi opadami. Magda Mering, witam. Zapraszam na szczegóły prognozy. Nad północną Polskę zmierza następny niż i kolejne strefy frontowe. Jutro po południu w naszym regionie zaznaczy się opadami deszczu ze śniegiem i szybko przemieszczać się będzie nad Litwę, Łotwę oraz Estonię. Wraz z jego przejściem w środę na Bałtyku znowu spodziewany jest silny sztorm. W nocy początkowo duże zachmurzenie, lokalnie jeszcze możliwy słaby deszcz lub deszcz ze śniegiem, potem większe rozpogodzenie. Termometry wskażą od 0 do 3 stopni. Wiatr dość silny i silny do 60 km na godzinę. 996 hektopaskali to aktualna wartość ciśnienia, które nieco wzrośnie. Wtorek upłynie przy zmiennym zachmurzeniu. W drugiej części dnia chmury szczelnie przysłonią niebo i pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 2 do 5 stopni. Podmuchy wiatru będą umiarkowane i dość silne. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hektopaskali i zacznie spadać. Na Bałtyku w nocy najpierw zachodni, potem południowo-zachodni wiatr do 7 stopni w skali Beauforta. Jutro maksymalnie osiągnie 6 stopni i zmieni kierunek na południowo-wschodni. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.